zajebiste. Zdawaliśmy już na lotnisku. Jedziemy do Chelsea, do naszego Górskiego i Anetki. Tam będziemy siedzieć do późnego wieczora pewnie. Pierwsza rzecz, pierwsze pytanie, o które pytaliście w związku z dziarami. Czy używam jakichś znieczuleń? Moja ręka jest od jakichś 3 godzin nasmarowana emlą i owinięta folią. Ta emla tak naprawdę działa jakieś 40 minut, max godzinę. I są jej zwolennicy i przeciwnicy, bo jej minus jest taki, że okej, działa przez te 40-50 minut do godziny czasu, myślę, może u niektórych dłużej, ale niestety jak zaczyna puszczać, to zaczynamy czuć całą rękę i wszystko, co dotąd było dziarane bez bólu, czuć 2 razy mocniej. A jeszcze jedno, bo zapomniałam. Emla to jest maść, która jest dostępna w aptece, niestety na receptę. To jest maść dla ludzi słabych czy chici. Przecież sam smarowałeś się emlą. Masz dowód na to? Tak. Jaki? Spisałam to na kartce, miałam 2 podpisy i zdjęcie. Emla jest dla słabych psychicznie, dla tych, co nie mają siły i woli. A kto się spocił cały, jak szyję robił? No przecież ostatnio jak robiłem pić, smarowałem się, nie, bo przejechałem. Proszę cię, jak miałeś zieraną rękę, to prosiłeś, żeby już skończyli. No ale wydzierałem rękę i to był spontan. A dlaczego nie skończyłeś tej? Skończyłeś tą. Nie, tamtą, gdzie robiłeś cover. Potrafana. Nie, nie skończyłeś jej, bo bolało. Łukasz, patrzysz? Hello. Za to szyję! Za to szyję! Weź przestań! Obiecałam pokazać wszystkim, co tutaj za hołota pracuje. Bałeś się, że nie będzie cukierków albo czekolady. On mi się będzie krzyczał. Patrz do niego, patrz. Pawełku, tutaj jest Pawełek i jego miejscówka. Znaczy tu nie ma Pawełka, Pawełek jest tam, w kanciaku się schował. Pokażę wam dokładnie projekty. I w ogóle robię inne miejsce niż chciałam. I Damiano. Szczęść Boże. Jutro będę księdzem, to tak. O wow. Okej, miało być dziaranko, ale jest poważniejszy projekt. Przynieśliśmy na jutro. Siedzimy sobie z opierdzielaczem wszystkiego. Z Anetką i Górskim. Wiecie, co chciał zrobić? Powiem wam. Kaktusa na czole. Jakob, skąd ten pomysł? Siemano. Kilka godzin temu Jakob pojechał na szkolenie. Ja właśnie testuję sobie make-upy halloweenowe. Wieczorem po dziarze idziemy troszkę się pobawić na kilka godzin, bo jutro wracamy. O 14 mam tatuaż. Przenieśliśmy z wczoraj. Dobra, powiem wam już, o co chodzi. Wczoraj miałam robić tatuaż na ręku, na przedramieniu dokładnie. Ale wymyśliłam, znalazłam dla siebie tak trudny wzór, tak skomplikowany i szczegółowy, że po prostu stwierdziliśmy z Pawłem, że jeżeli zrobiłabym go w tym miejscu, to tak naprawdę ten tatuaż straci cały swój potencjał. I odpowiadając na jedno z waszych pytań, czy tatuaż boli? Wiecie co, to jest dosyć ciężka sprawa, ze względu na to, że każdy z nas ma inny próg bólu i jakie miejsce tatuujemy. Takie miejsca jak szyja, jakieś okolice żeber, kręgosłup, stopa, piszczel. To może boleć. Rzeczywiście to może być bolesne. Każdy z nas też ma jakieś tam swoje wrażliwe rejony, które mogą być dla niego szczególnie bolesne. Natomiast to nie jest jakiś ból nie do zniesienia. Oczywiście na pewno wśród was są wyjątkowi wrażliwcy, jeżeli chodzi o w ogóle ból, o tolerancję go. Ja nie jestem osobą, która bardzo źle znosi ból. Radzę sobie z nim. Jeżeli, no nie wiem, mam jakąś sytuację, gdzie naprawdę coś mnie mega boli, to naprawdę w mega ostateczności dopiero przyjmuję jakiekolwiek leki przeciwbólowe. Staram się zawsze z tym walczyć. Jeżeli chodzi o tatuaż, to jest taki upierdliwy ból, bo to jest takie, wiecie, takie lekkie kłucie małych igiełek, które nie wbijają się głęboko, ale one są irytujące i po prostu
Nie wiem, tatuaż, który trwa 2 godziny, 3, to jest okej, okay, ale jeżeli tatuujemy się na przykład już 5 czy 6 godzinę, to ten ból po prostu zaczyna być irytujący. I tak naprawdę to jest podstawowy problem wielu osób, że ciężko, zdarza im się, że ciężko jest im wytrwać do końca, ale też nie ma reguły. Jeżeli jesteście osobami, które mają zamiar zrobić sobie tatuaż, ale jeszcze nigdy go nie wykonały, to proponuję na początek wybrać sobie dowolne miejsce i jakiś mały tatuaż, coś drobnego, żebyście zobaczyli w ogóle, z czym to się je, jak to jest odczuwalne. Wszelkie też rejony takie też są dla mnie przynajmniej mega bolesne, ale rozmawiałam z różnymi osobami, które mówiły, że to był light. Także widzicie, każdy jest inny i naprawdę jak kończyłam tego lwa, to już miałam serdecznie dość i mówiłam Damianowi, żeby już naprawdę kończył, bo po prostu nie wytrzymał. Te wszystkie nagrody, albo i nie wszystkie. Wiesz, że się rozstraszyłam tego? No bo to jest, a wiesz, jak Damian kiedyś przestraszył, czekaj, dziurka chyba, to była tak od tyłu ją zarzucili. Bardzo ważne pytanie, które bardzo nurtuje ludzi. Co zrobisz na starość z dziarami? Co zrobić z nimi? Tak, na starość. No nic, no wyglądasz w nich zajebiście, tak? To jest tylko i wyłącznie jedna odpowiedź. Ale Aneta, jak będziesz wyglądała, jak wszyscy ludzie będą wyglądali, no? No mega fajnie. Mam dużo klientów, którzy są starzy i mają mega stare dziary. Ale to wygląda ekstra, serio, to jest, wiesz, to jest część siebie, po prostu. A najstarszy klient, jaki się dziara u was? Kurczę, po 70. Co ty gadasz? Mieliśmy ostatnio dziadzia, który chciał sobie zrobić tatuaż swój pierwszy. Miał 82 lata, no ale pierwsze co musieliśmy mu powiedzieć, że poszedł, zapytał, wiesz, jakby co lekarz na to. No. Więc czekamy na niego, bo lekarz powiedział, że niby jest okej okay i może przyjść, tylko musimy poczekać jeszcze chyba 2 miesiące, aż skończy jakąś tam terapię. Ale zajebiście. No, to jest mega, wiesz. Najbardziej niegrzeczny tatuażysta są. Niegrzeczny? Najbardziej chamski. Tak, i najmniej przystojny. A to jego praca. Chyba lubisz sowy, co? Nie. Będzie bolało. Ale to jest zajebiste. Minimy między dziarką niżej i dziarką wyżej. Ale wybieramy wyżej, nie? Wybieramy wyżej. Paweł, po czym poznać, że tatuażysta jest dobry? Po mordzie. Ludzie pytali, jak poznać, że idą do kogoś, kto jest dobry? Po pracach. Oglądać jak najwięcej prac danego artysty. Jak najwięcej. A jak na przykład chcą zrobić coś w trochę innym stylu niż to, co ma w pracach? To co wtedy? To wtedy ten tatuażysta nie będzie komfortowy w tym stylu. No chyba, że są wyjątki, ale no niestety, no, czasem trzeba przemierzyć kawałek świata, żeby mieć ten swój wymarzony tatuaż. Praktycznie zawsze, ja przynajmniej nigdy się nie spotkałam z tym, żeby było inaczej. Jak się robi tatuaż, to najpierw kalkuje się go w danym miejscu i potem tatuażysta potem jedzie i już samodzielnie, bez kalki, robi cienie i wykończenia wszelkie. Sadysta! Czekam, zaraz zaczynamy. Jakie ty dajesz zwykle zalecenia, jeżeli chodzi o trening po dziarze? Po jakim czasie? Zależy od miejsca. Zależy od miejsca, definitywnie. Od wielkości. Najlepiej to jest około tygodnia. Około tygodnia. Tego miejsca nie ćwiczyć. Znaczy najlepiej to jest do wygojenia. Nie zapłacać. To zależy. Wiesz, różni ludzie goją w różny sposób. I różnie. Boże, u jednych się goi przez tydzień, u innych będzie przez 2 tygodnie. Mhm. Ale już raz. Jeszcze nam zostało łóżko i wykończenia.
Asystent numer 1, asystent numer 2, asystent numer 3, asystent numer 4. Asystent numer 3. Pokaż Pawełku bezprzewodowe maszynki. Nie, żadna nowość, nie? My nie widzieliśmy. A, to jest właśnie to parzące? Tak, nie. Koniec. Ale to parzy. To też pieczka. To jest gaz. Boga mi ostatnie! Już to pieczą. Polecie. No ładnie, schodzi. Aha, bo czyści sesję. Mhm. Nie czyszczę tak chyba, bo tam jak gdzieś się lekko zaczął, to się zawsze. Ale bardziej tu chodzi o stencję. A, patrzcie, jaki to ściosz, kurde. Tego. Dawaj tam przeciwko. A co tak ładnie wygląda? No przepraszam. A Gop, jak leci? Zajebiście. Oddychasz? Tak, nie wiem. Jest? Używaj początek. Jakie będzie ja? Nie będzie ja. A skąd ta konsoletę? Ta konsoletę! Pytaliście też, jaki był pierwszy tatuaż, jaki zrobiłam. Ciężko to nazwać tatuażem, to była gwiazdka, do której później dorobiłam napis. Ale napis powstał, jak już byłam z Akopem. W międzyczasie zrobiłam sobie napis na stopie. Stopa nie jest przyjemna, bolała i nie robiła mi z jakimkolwiek znieczuleniem. Był też w międzyczasie nadgarstek. Zaczynałam od takich drobnych napisów. Mam napis pod żebrami, znaczy pod piersią, na żebrach. A potem zaczęły się poważniejsze rzeczy, jak już obeznałam się z tą formą bólu. A Kop, jaki był twój pierwszy tatuaż? Co jako pierwsze zrobiłeś? Coś, o czym wolałbym zapomnieć. A Akop zrobił napis na kręgosłupie. Nie opuszczamy tego tematu, bo wolę to. Dobra, Akop zrobił napis na kręgosłupie w innym języku, którego zdradzać nie będziemy. Nie jest ani niczym wulgarnym, ani nic, tylko jest już jakby nieaktualnym w jego życiu. Także napis był pierwszy. Pytaliście też o nasze wspólne tatuaże. Czy jakieś mamy? Mamy. Zrobiliśmy najpierw, jeszcze nie będąc małżeństwem, swoje inicjały. Akop ma moje inicjały i naszą ważną datę na szyi z boku. Ja mam jego inicjały i tą naszą wspólną, ważną datę na karku. W dniu ślubu zrobiliśmy sobie napisy identyczne od wewnętrznej strony ręki. Memini tui, memento mei. Jak będziecie chcieli, to sobie przetłumaczycie. Oczywiście skrzydełka wspólnie mamy. Dokładnie odbite takie samo skrzydełko, tylko Akop ma na przeciwnej ręce, nie? Akop jeszcze sobie zrobił mnie. Tylko to nie jest już wspólny tatuaż, tylko zaprezentuj owłosioną twarz Sylwii. Muszę ogolić ręce. To oczywiście robił Górski. No i większość już w tej chwili naszych tatuaży, przynajmniej moich, to są dziarki wykonywane u Damiana. Dzisiaj zabieramy się już. Wracamy do Polski. Noc była tak średnio przespana. Trochę czułam ten tatuaż, nie mogłam się kłaść w ogóle na boku, ale generalnie spoko. Ta folia jest po prostu czymś mega, bo nie muszę cały czas jej owijać tej nogi, nie muszę dbać o to jakoś specjalnie albo specjalnie się ubierać, tylko jest cały czas chroniona. I jeszcze powiem wam kilka słów na temat kwestii, która was interesowała odnośnie motywów tatuaży, które ja sobie wybieram. Wiecie co, głównie dla mnie tatuaże... Niektórzy się śmieją z tego, że tatuaż musi mieć dla kogoś znaczenie, bo wiele osób po prostu wybiera ładny wzór. Dla mnie tatuaże to są przede wszystkim takie amuleciki, symbole, które kojarzą mi się z siłą, z czymś takim pozytywnym. Większość tatuaży, które mam, to są tatuaże związane z zwierzętami albo z naturą.
Także poleciałam dalej w ten sam motyw jakby i tatuaż, który mam na nodze, jest też zwierzęciem. I myślę, że tego zmieniać nie będę. Nie widziałam tego u nikogo, nie jest to jakaś tam moja inspiracja, że ja akurat wybieram zwierzęta. Po prostu jest to gdzieś tam mi bliskie. Na przykład, no nie wiem, mam taki tatuaż jak róża. On nie był jakimś tatuażem, który był bardzo przemyślany, który jest super symbolem, bo akurat róże mają prawie wszyscy. To jest bardzo popularny motyw, ale też jest związany z naturą. Ja akurat róże sobie zrobiłam, bo potrzebowałam wypełnić gdzieś miejsce między barkiem a przedramieniem. Natomiast zaczynałam i byłam wielką fanką napisów, ładnych napisów, ładną czcionką. Ludzie pytali się, czy mieliśmy jakieś nieprzyjemne sytuacje w swoim życiu w związku z tym, że mamy tyle dziary. Nie. Miałeś coś takiego, że jakkolwiek cię to ograniczało, gdziekolwiek? Nie, wręcz przeciwnie. Ludzie mnie docipiali i mówili, fajna dziara. Nawet potrafią starsze panie czasem zaczepić na ulicy i pytać się, gdzie robiliśmy tatuaż, albo czy bolało. Nie, nie mieliśmy, ale wiecie, to też wynika, mi się wydaje, z tego... Tego, co robimy, że tak. Pracujemy w biurze, czy też w biurach, czasem ludzie mają dziarę teraz normalnie. Tak, w restauracjach bardzo często kelnerzy teraz mają wręcz znane miejsca, w którym specjalnie szukają osób, które są podziarane. Chyba jedyna przykra sytuacja związana z dziarami, to jak miałam jedną dziarę taką zepsutą, tak, w sensie, no bo musiałem ją zakrywać, to chyba jedyna nieprzyjemna. Tak? Chodzi ci o przegramie. Tak, że trzeba naprawdę, jak robicie dziarę, to róbcie o jakichś takich naprawdę ogarniętych ludzi i takich, którzy czują ten klimat, który chcecie zrobić, ten projekt. A nie robią na siłę, żeby na przykład zrobić akurat wam, czy nie tak. Wiem. I koleś zrobił na musiałem to tak trochę bez sensu. No, panie, to